Kim są ludzie, dla których sprawiedliwość to zagrożenie? Pojawiły się nowe pytania bez odpowiedzi, bez dowodów. Ciekawy jest ten wątek swastyki. Nawet jeśli zdjęcie podpisano fałszywie, to i tak trop kontaktów Szeptyckiego z Niemcami może być jednak kluczowy dla całej sprawy. W 1935 roku metropolita obchodził 70. rocznicę. Mój ojciec przeczytał w prasie, że przeszło to zupełnie bez echa. Zostało zlekceważone przez polskie władze i przez polskie duchowieństwo. Ojciec postanowił złożyć mu wizytę i pogratulować w imieniu żydowskiej wspólnoty. Ale we Lwowie to zrodziło pytania, gdyż Polacy tego nie zrobili. Powiedziałbym, że znajomość mojego ojca z metropolitą polegała na wzajemnej ciekawości. Metropolita bardzo interesował się Starym Testamentem.